Ja byłem pod wrażeniem, kiedy usłyszałem, jak Korwin Mikke mówi, że on ma 4 miliony wejść internautów, i to młodych ludzi. I teraz ja się zastanawiam w ten sposób, skoro ja mam ponad 5,5 miliona internautów wejść na jedną piosenkę, gdzie jest krzyż, gdyby Korwin Mikke wpadł na taki genialny pomysł, żeby zrobić spot i dać podtekst tej w spocie w kampanii wyborczej tą piosenkę moją, którą ogląda miliony ludzi, gdzie jest krzyż, to ja podejrzewam, że Korwin Mikke wygrałby wybory następne, bo tę piosenkę należałoby wykorzystać, bo tą piosenkę kocha cała młodzież w Polsce. Kto oddał głos na Korwin Mikkego? Właśnie młodzi ludzie, ci sami, którzy oglądali moją piosenkę Gdzie jest krzyż. Ja chętnie zaśpiewałbym tę piosenkę w kampanii wyborczej do spotu dla człowieka, za którym poszła cała młodzież. I ja też bym poszedł z nim.